Dzień dobry. Babka Płesznik należy do rodziny babkowatych i wywodzi się z zachodniego rejonu Morza Śródziemnego, północnej Afryki i zachodniej Azji. Nasiona babki Płesznik wyglądem przypominają siemię lniane. Głównym składnikiem nasion jest śluz znajdujący się w łupinie rośliny. W jego skład wchodzą rozpuszczalne frakcje polisacharydów. W babce Płesznik znajdziemy również białko i tłusty olej, zawierający kwas oleinowy, linolowy i palmitynowy oraz niewielkie ilości fitosteroli. 100 gram produktu zawiera 259 kilokalorii, około 7 gramów tłuszczu, w tym około 1 gram kwasów tłuszczowych nasyconych, 16 gramów białka, mniej niż 0,5 grama węglowodanów i tyle samo cukrów oraz aż 66 gramów błonnika. Białko obecne w babce Płesznik jest podstawowym budulcem wszystkich narządów w organizmie. Jest wyjątkowo ważne dla jego prawidłowego funkcjonowania. Omawiany produkt jest szczególnie polecany osobom z lekkimi dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego. Nasiona te pomagają bowiem zwalczać zaparcia, ponadto wspomagają pracę jelit, zwiększają uczucie sytości oraz pomagają redukować poziom cholesterolu we krwi. Nasiona babki Płesznik mogą okazać się pomocne także przy odchudzaniu, gdyż zawarty w nich błonnik pęcznieje pod wpływem wody i temperatury i wypełnia żołądek, dając tym samym uczucie sytości na dłużej. Ponadto błonnik wykazuje właściwości oczyszczające, ponieważ ogranicza wchłanianie przez organizm szkodliwych toksyn, jednocześnie ułatwiając ich wydalanie. Jednym z ważniejszych składników nasion babki Płesznik jest aukubina. Wykazuje ona właściwości przeciwzapalne, bakteriobójcze oraz przeciwwirusowe. Należy zaznaczyć, iż produkt nie jest przeznaczony dla niemowląt i małych dzieci. Do tego jest niewskazany przy nadwrażliwości na babkę Płesznik w stanach skurczowych lub niedrożności jelit, bólach brzucha o nieznanej przyczynie, nudnościach i wymiotach. Omawiany produkt ma niewiele węglowodanów i może być spożywany przez osoby z cukrzycą. Ze względu na sporą ilość białka, nasiona te są polecane dla wegetarian i wegan.